Dzisiejsza Ewangelia to szkoła modlitwy. Kiedy apostołowie pytają, jak mamy się modlić, Jezus mówi, modlicie się tak. I przedstawia nam modlitwę pańską. Modlitwę, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Tą modlitwę, którą odmawiamy codziennie, rano i wieczorem. Tą modlitwę, którą odmawiamy podczas różańca. Tą modlitwę, którą odmawiamy podczas Eucharystii. To jest modlitwa, w której zwracamy się do Ojca. To jest modlitwa, w której kierujemy nasze prośby do Boga. Jest to pewne przeciwieństwo tego, co czynili poganie. Jest to przeciwieństwo wielomóstwa. Jezus mówi, aby na modlitwie być wewnętrznie zjednoczonym z Bogiem. To jest istota i podstawa modlitwy, którą wypowiadamy. Wtedy będzie dojrzewać nasza świętość. Przecież jesteśmy wysłuchani przez Boga nie ze względu na swoje wielomóstwo, ale wtedy, gdy nasza modlitwa będzie konkretna, będzie odnosiła się do naszego życia. Na tej modlitwie musimy w zasadzie przylgnąć do Boga i zgodzić się na Jego wolę. Przyjąć to, co zaplanował dla nas Pan Bóg. Czasami obserwując dialogi z ludźmi, zauważam, że im człowiek więcej mówi i szybciej mówi, tym bardziej jest stawiany mur temu człowiekowi. Bo ja zadaję sobie pytanie, czy przez to swoje wielomóstwo i szybkie mówienie nie chce ten człowiek czegoś zakamuflować? Oczywiście może być kwestia charakteru czy sposobu funkcjonowania i są osoby, które mówią szybko i dużo i niekoniecznie to wpływa na to, że to jest byle jakie. Ale bardzo często jest tak, że kiedy ktoś się stresuje albo boi, chce po prostu przez wielomóstwo przepchnąć wiele innych spraw, tak żeby może coś umknęło. Na modlitwie powinniśmy być konkretni. Powinniśmy umieć i mówić, i słuchać. Powinniśmy mówić Bogu o tym wszystkim, co nas boli, o tym wszystkim, za co Mu jesteśmy wdzięczni, ale też o tym, za co chcemy Go przeprosić, w czym nie domagamy. Niech to będzie modlitwa, która odnosi się do naszego życia, do naszej egzystencji, w której wzrastamy, żyjemy i jesteśmy, ale niech to będzie szczera modlitwa. To jest bardzo ważne, aby stanąć przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy. Nie udawanymi, nie, żebyśmy nie byli falsyfikatami, bo będzie to parodią naszego człowieczeństwa i naszego życia. Staraj się tą modlitwę dziś w sposób szczególny wypowiedzieć ze szczególnym skupieniem, ponieważ tą modlitwę mówimy codziennie i kilka razy dziennie. A dziś dodatkowo odmów tą modlitwę w ciszy i powoli, niekoniecznie rozważając każde słowo, ale z zastanowieniem, co te słowa znaczą, a jeśli potrzebujesz głębiej i szerzej poznać znaczenie tej modlitwy, poszczególnych etapów, poszukaj komentarza do tej Ewangelii i wejdź w głąb tej modlitwy, która jest kręgosłupem naszych modlitw i która jest oparciem w codzienności.